Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Tym razem moim gościem jest człowiek, który wszystko wie o technologiach, o różnych nowoczesnych rozwiązaniach i którego bardzo podziwiam. Jest YouTuberem z wielkimi zasięgami. Kuba Klawiter. Ojej, przez chwilę myślałem, że mówiłeś o kimś innym, ale to bardzo no miło, jak nie, że to jednak o mnie. No oczywiście, że o tobie i to jest wszystko prawda. Kiedy oglądam twoje filmy, to jestem pod wielkim wrażeniem, wiesz czego? Że tego jest tyle, a ja o tym w ogóle nie wiem. Dzięki tobie się dowiaduję, ale po prostu jak ty to w ogóle, mówiąc językiem współczesnym, ogarniasz? Skąd ty o tym wszystkim wiesz, o tych gadżetach? Nie ukrywam, że mam od tego ludzi. Że no sam tak jestem po prostu takim nie wioskowym, ale miastowym głupkiem, który przychodzi i opowiada to i dostaje mocny research. Nie, no tak naprawdę wiadomo, że technologia nas otacza i pewnie ja przynajmniej tak to rozumiem, że jest jej coraz więcej, w związku z czym staje się nie tylko częścią naszego życia, ale generalnie naszym życiem de facto. Więc tak jak dziennikarze powinni tłumaczyć w założeniu, tak jest ideę. Rzeczywistość. Ludziom. Tak, rzeczywistość. No to ja bym chciał być tą osobą, która tłumaczy ludziom technologię. To się trochę wymknęło spod kontroli, bo technologii jest coraz więcej, więc de facto zaczynam tłumaczyć rzeczywistość. Jest to takie zadanie, które codziennie wymaga tego, żebyś odrobił lekcję tak dość poważnie i codzienna nauka, super sprawa. Zresztą trudno nie zauważyć, że dostajesz wsparcie od całego zespołu, bo przecież to widać w tych filmach. Wy tam macie ten jak to powiedzieć, no nie chciałem powiedzieć hale, no nie hale, ale dosyć duże pomieszczenie, tam się kręcą ludzie, jeden pokazuje to, inny pokazuje to. I to jest właśnie ten twój zespół researcherów, twoich Nie, ekspertów. Ci ludzie, którzy są ekspertami i pracują, są po drugiej stronie kamery, więc ci, którzy pracują też się ze mnie... nie znają. Oczywiście. To jest złota zasada. No, prezenter nie może być zbyt bystry, bo tam wiesz, się będzie zastanawiał nad tym, co powiedzieć przed kamerą. Mów za siebie. Przepraszam, myślałem, że. Że to jest taka ogólna zasada. Okej, dobrze. Pomijmy ten wątek. Więc krótko mówiąc, chcesz powiedzieć, że pracuje dla waszego programu cały sztab ludzi. Sztab to może dużo powiedziane, ale rzeczywiście pracujemy z ludźmi, którzy na co dzień wyszukują i weryfikują te informacje. Bo to, że ja to robię na co dzień, to, że inni ludzie, którzy pojawiają się na wizji, którzy zajmują się często zupełnie rzeczami na co dzień w pracy niezwiązanymi z technologią, czyli tam z komunikacją, czy ze sprzedażą, totalnie inne sprawy, no to gdzieś tam musimy mieć podstawy, czyli wiadomo, że pojawia się gadżet, który producent opisuje w dany sposób, następnie musimy go sprawdzić, ktoś musi go wziąć do domu, przetestować, swoje wnioski na ten temat zapisać i dopiero wtedy wiemy, jak możemy ten produkt pokazać i na końcu zweryfikować przed kamerą, czy to, co sobie założyliśmy, ma sens. I oczywiście na każdym z tych etapów część gadżetów odpada, a takich gadżetów przychodzi powiedzmy 5 dziennie. No to nie ma siły, żeby jedna osoba sobie poradziła. Niesłychane, oczywiście. Nie wszystkie gadżety też się sprawdzają tak do końca. Na przykład pamiętam, jak testowaliście taką suszarkę do głowy, nakładaną, nie wiem, z jakiegoś tworzywa i dmuchaną i ona spadała. No i najwyraźniej nie była zbyt udanym gadżetem, rozwiązaniem. My się cieszymy za każdym razem, kiedy coś się nie udaje, więc to jest nasz sprzymierzeniec i wydaje mi się, że to jest okej. No tak, no, jeżeli po prostu coś idzie nie po naszej myśli, to znaczy, że idzie z reguły po myśli widza, więc... No tak, ale jak to jest? Tak przy okazji od razu cię zapytam. Bo kiedy się ogląda wasz program, pełen gadżetów, rozwiązań, produktów, to pierwsza myśl, która przychodzi, to product placement, lokowanie produktu, bo przecież wy nie ukrywacie nazw, mówicie otwarcie, jak to się nazywa. Czy macie współpracę z tymi firmami? Okej, to jest bardzo długi temat. Super długi temat, bo product placement to jest w ogóle taka część mojej misji. Internet jest pełen product placementów, a szczególnie w tym technologicznym kawałku, te product placementy są bardzo często ukrywane, tak jak w telewizji. Znaczy, telewizja narzuciła nam pewien sposób prezentowania komercyjnego produktu, że na dole jest belka, lokowanie produktu. W internecie tego nie ma. Możesz na YouTubie, co prawda, wybrać, że ten film jest tam sponsorowany, czy zawiera płatną promocję, ale to nie do końca jest to i z reguły ludzie tego nie wybierają, bo wtedy widz odbiera, że cały film jest opłacony i cały film jest de facto reklamą. W związku z czym trzeba by wymyślić jakieś etyczne
wytyczne dla tego systemu. No i te moje etyczne wytyczne zaczęły się jeszcze w czasach, kiedy dawno temu nie produkując, prowadziłem program Nowy Gadżet w TVN Turbo, kiedy przyszło mi do głowy, że no świetnie, że tutaj pojawiają się produkty, za które płacą producenci, żebyśmy je pokazali, ale na drugim końcu tego, na drugim końcu tego kabla, czy też czegokolwiek, sygnału, jest widz, który dokonuje na tej podstawie wyborów zakupowych. I jeżeli on dokonuje tych wyborów, no to my nie możemy po prostu brać pieniędzy od producentów. No tak, bo to się po prostu nie klei. Czy to jest to, co to rozwiązanie jest bardziej uczciwe? No bo tak ten widz może pomyśleć, a no tak, lokowanie zapłacili, no to wiadomo, że będą mówić dobrze. O tym mówimy, prawda? Dokładnie tak, więc to jest i to jest no do tego stopnia zaawansowane nie tylko w mediach nowych, ale też w tych starszych, że od dziennikarzy niejednokrotnie technologicznych usłyszysz, no ale tak cały świat działa. No co my na to możemy poradzić? Po prostu musimy czasami prezentować coś za pieniądze. Moja odpowiedź jest taka, nie musimy. Możemy szukać innych rozwiązań. A to jakich rozwiązań szukasz w takim razie? Jak je znalazłeś? To jest ciekawe. Rozwiązania są trudne, ale można je znaleźć, czyli możesz współpracować na przykład z dużym sklepem, który ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów technologicznych i wtedy lokujesz nazwę sklepu. Czyli powiedzmy, jest to sklep X i ty mówisz, słuchajcie, mam tutaj do przetestowania ten telefon, dostałem go od sklepu X i ten sklep X mi zapłacił za to, żebym powiedział wam, że dostałem to od sklepu X. Oczywiście tu jest problem, bo może zawsze w głowie odbiorcy się pojawić, aha, czyli sklep X zapłacił mu za to, żeby powiedział dobrze o tym produkcie, żeby no ten produkt lepiej się sprzedawał. Co już jest oczywiście wyszukiwanie jakichś teorii spiskowych głęboko i na etapie umów to rozwiązujemy. Ale to jest taki pierwszy etap. Drugi etap, dużo dla mnie ciekawszy, to angażowanie firm, których produktów nigdy bym nie zrecenzował. Czyli na przykład nie będę recenzował nigdy konta w banku. Świetny pomysł, żeby bank był sponsorem. Jest mnóstwo takich, wiesz, czy to są produkty spożywcze, czy to są jakieś takie niezwiązane z naszą działalnością firmy. Super trudno się do nich dostać, super trudno ich przekonać, że właśnie w treści, która jest o technologii, oni się mają lokować i dlatego mam ludzi... No dobrze zrozumiał. Rozmawiacie o różnych technologiach, tak, o jakichś gadżetach, a tutaj załóżmy na stole leży jakiś produkt X spożywczy, którego wy używacie w trakcie nagrania i to i jego widać po prostu. Czyli tak, nie, tak nie robimy. Tak, tak nie robimy. My inaczej. Robimy zupełnie inaczej. My robimy tak, żeby widz dokładnie wiedział, że za coś dostaliśmy pieniądze, że coś jest reklamą. Czyli na przykład, jeżeli jest program na YouTubie i powiedzmy jedna firma jest sponsorem, to my oznaczamy taką ramką, że tutaj jest teraz fragment sponsorowany i przez powiedzmy 15 albo 30 sekund jest ten fragment sponsorowany. Jest początek tego fragmentu i koniec, tak jak w telewizji kiedyś, początek i koniec reklamy. Reklama po prostu. Tak, dokładnie. I wyłączamy wtedy reklamę na filmie, przed filmem, żeby dwa razy tego widza nie naciągać. No bo ja mam wtedy poczucie takie, że jeżeli dostaliśmy za film pieniądze, no to już nie chcemy pobierać tych pieniędzy po raz drugi. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz to jest taka, kiedy gdzieś jesteśmy. Na przykład ostatnio mieliśmy tak, że w takiej dużej arenie nagrywaliśmy i to była współpraca komercyjna, oni nam udostępnili to miejsce, no i powiedzieliśmy tym widzom, że słuchajcie, jesteśmy tutaj w tej arenie, mamy taką umowę, że musimy powiedzieć 3 razy, że jesteśmy w tej arenie, dzięki temu tutaj jesteśmy i to jest bardzo jasno komunikowane. To fajne, bardzo fajne. Chłopaki, dlaczego myśmy jeszcze nie pomyśleli o takim rozwiązaniu? Że to najlepsze rozwiązanie. Kuba przyszedł, podpowiedział, wymiótł. No, po prostu od jutra zaczynamy działania w tej sprawie, tak? Okej. Posłuchaj, mam listę tematów do ciebie, bo chciałem wykorzystać okazję tego naszego spotkania. Zapytać, jaki telefon do 1000 zł kupić, no, i tak dalej. Na przykład, no może nie aż tak. Okay. Zacznijmy od hulajnog. Hulajnog, tak? Mamy liczbę, liczba mnoga jest taka nieoczywista, no ale hulajnogi. To ja zacznijmy zawsze od hulajnóg, czy hulajnog? Ja mówię hulajnóg, jeżeli to jest błąd, to... Nie, ja nie wiem. Ja właśnie... Jak nie wiesz? Hulajnoga, hulajnogi, no to chyba będzie hulajnog. Zacznijmy od hulajnog, a nie od hulajnóg. Jeżeli ja mówię w takim razie z błędem, to przepraszam, ale to hulajnóg wydaje mi się bardziej takie naturalne. No bo nóg, nogi nóg. Sprawdzimy to, sprawdzimy to. Jakby ktoś z was miał przy sobie Google gdzieś tam wyszukiwarkę, żeby sprawdzić. Ale to jest okazji... świetna okazja, żeby widzowie, wiesz, mogli poprawić. No wiesz, no bo hulajnoga wraca, wróciła na rynek, jest... No właśnie, przy okazji przypomniało mi się takie zdjęcie z jakiegoś hipermarketu sprzed lat, które pokazałem nawet w Teleekspresie, było tak, no wiesz, zdjęcie hulajnogi, ale takiej zwykłej, bo to były inne czasy. I pod tym napisane promocja, hujnoga 19 zł. Hulajnóg. Hulajnóg? Kuba?
gratuluję, hulajnóg. No dziękuję właśnie. Bardzo. No, człowiek się uczy całe życie, dobrze, to będziemy wiedzieli, więc zacznijmy od... Nie było kompromitacji. No, była, zależy czyjej. Proszę cię, ty zacznijmy, nie zacznijmy od tych hulajnóg. Widziałem wasz odcinek, nowe przepisy dla hulajnóg i innych tak. elektryków, więc wyjaśnijmy sobie, no może jeszcze nie wszyscy widzieli ten wasz odcinek, jak to w końcu jest? Czy idąc chodnikiem możemy czuć się bezpiecznie? W tej chwili to zależy od tego, czy bezpieczeństwo postrzegamy jako pojazdy elektryczne śmigające obok nas. Tak, no ja do tego nawiązuję. Tak, czy ale to jest bezpieczeństwo, czy nie? To znaczy, dla mnie zagrożeniem byłaby hulajnoga, która może mi śmignąć za pleców, ja się jej nie spodziewam, z prędkością, nie wiem, 30 km na godzinę. No tak, to jest bo one do 25 teoretycznie są ograniczone, ale to te, które można wypożyczyć, a te, którymi ludzie jeżdżą, to tam mogą nawet 50 km na godzinę sobie pomykać. No i teraz moja rozmowa z rzecznikiem policji wyglądała w ten sposób. Mówimy o tym prawie, które jest obecnie, a nie o tym, które ma wejść. To ich teoria jest taka, że po chodniku, nawet pieszy może, jak się bardzo pospieszy, tam kilkadziesiąt kilometrów na godzinę się poruszać. W sensie, że będzie biegł? No tak, że Usain będzie super Boyd. Szybko dokładnie. Usain Bolt, może nie tak. Nie wiem, jakie on prędkości osiąga. Co? Ale... Moim zdaniem powyżej 35 na godzinę. Czyli on teoretycznie mógłby się, nie można mu zabronić poruszania się chodnikiem z taką prędkością. Więc jeżeli traktujemy człowieka, który jest na pojeździe elektrycznym jako pieszego, a obecnie prawo w ten sposób traktuje takie osoby, no to ta osoba może poruszać się z większą prędkością niż 15, 20, 25 nawet. Może nie ma praktycznie ograniczenia prędkości, pod warunkiem, że zachowa się bezpiecznie, na tyle, że nie będzie wjeżdżała w pieszych. Czyli tak naprawdę w praktyce to pewnie gdzieś tam o czwartej w nocy, czy nad ranem. Kiedy nikogo nie ma. Kiedy nikogo nie ma, to można w świetle obecnych przepisów po prostu lecieć na złamanie karku tym chodnikiem. Natomiast oczywiście rozmawiałem z chirurgiem ostatnio, który mówi, że tak na SOR-ze to 7-8 przypadków w Warszawie podczas jednego dyżuru pochodzi z hulajnóg właśnie. Tak jest teraz w Warszawie. Tak. Tak jest teraz. Pamiętam taki przypadek omawiany w mediach tej turystki z Czech, którą wjechał młody człowiek na hulajnodze i to ona dostała mandat, bo to... No, nie wiem, stwierdzono, że to była jej wina. Nie wiem, jak to tam wygląda. Ona podobno się cofała, żeby pozować za zdjęcie albo żeby robić zdjęcie, a on akurat jechał, był rozpędzony, no i nie przewidział, że ona zrobi krok do tyłu i w nią wjechał. No i dlatego ona jest winna. Wiesz, to mi się przypominają sytuacje na stoku, kiedy tam jest taka reguła, że ten, kto jedzie z tyłu, jest odpowiedzialny za to, co, no bo tamci jadą i on musi wziąć pod uwagę, że ktoś może skręcić w tę czy w inną stronę. No bo człowiek nie ma oczu z tyłu głowy. Założyć, tak, zwolnić wtedy, kiedy trzeba. No więc to wszystko jest jakaś paranoja i wyglądało na to, że prawo po prostu nie nadąży za taką technologią, jak te hulajnogi, ale już coś się zmienia, tak? Zmienia się coś w tych przepisach, bo rzeczywiście to, o czym mówisz, mi jest też bardzo bliskie, że jeżeli jedziesz na tym pojeździe elektrycznym i już zdecydowałeś, że poruszasz się chodnikiem, no to jednak musisz myśleć za ludzi, którzy tam się po tym chodniku poruszają. Jeżeli oni się poruszają wolno, no to ty poruszasz się wolno. Jeżeli masz w kogoś wjechać... Ja miałem taki przypadek, że jechałem taką ścieżką, to jest ciąg pieszo-rowerowy i była dziewczynka z psem, i ona była po lewej stronie tego ciągu i ten pies po prostu przez całą długość tego ciągu przede mną przebiegł i zrobił mi taką ze smyczy taką linię mety, przez którą przebiegają biegacze. No ja się na tej smyczy zatrzymałem, na szczęście nic się nie stało, ale było to już takie niebezpieczne hamowanie i wtedy pomyślałem sobie, no dobra, nawet z taką prędkością, jaką jechałem, a jechałem pewnie z 15 km na godzinę, ten pieszy jest, może to było 20 km na godzinę, ale ten pieszy nie pędziłeś. Ale nie było to tam 40 km na godzinę na pewno. Ten pieszy jest na tyle nieprzewidywalny, że jeżeli poruszamy się po takich ciągach, no to niestety musimy albo liczyć się z tym, że zatrzymamy się w miejscu, a takich pojazdów raczej nie ma w tej chwili, albo po prostu musimy jeździć wolno. Dobrze, to teraz już będzie lepiej. Jak to będzie teraz wyglądało? Jakie jest to ograniczenie? Do ilu na godzinę? Teraz będzie tak, że jeżeli przynajmniej taki jest projekt, że jeżeli poruszasz się tym pojazdem elektrycznym, to możesz na ścieżce rowerowej się poruszać. Tak jest. I to jest super, bo wcześniej, właściwie do teraz nie mogę się poruszać po ścieżce rowerowej, mogą nam się poruszać tylko rowerzyści. I to jest bardzo fajne rozwiązanie. Dla rowerzystów mniej fajne, bo oni dotychczas mieli te ścieżki dla siebie, a teraz oficjalnie ci wszyscy inni użytkownicy tam się pojawią i jeszcze bardziej będą ich denerwować. Ale nieoficjalnie ci wszyscy użytkownicy i tak już tam się pojawiali. Oczywiście, że tak. I policjanci przymykali na to oko, bo wiedzieli, że lepsze rozwiązanie to ścieżka rowerowa niż chodnik, na
którym ten człowiek na pojeździe elektrycznym jest po prostu niebezpieczny. Mhm. A czy będzie obowiązywało ograniczenie prędkości? 25 km na godzinę, taki jest projekt. Mhm. No i tutaj są różne dyskusje wokół tego, że rowerzyści przecież mogą szybciej jechać po ścieżce rowerowej, tak, że dlaczego tym elektrykiem wolniej. Nie jestem osobą, która stoi tam bardzo na straży tego, żeby to nie było 25 km na godzinę. Mhm. Trudno jest mi z moją wiedzą przewidzieć, co się w ogóle wydarzy za 5 lat, jak to będzie wyglądało. Może się okazać za 5 lat, że to 25 km na godzinę to jest za szybko, że będzie taki tłok. Przecież teraz jak przejeżdża się przez pole mokotowskie tą ścieżką około godziny 16, no to tam jest normalny korek. Na Mordorze jest dokładnie to samo. Rowery stoją w korku, żeby przejechać przez światła. Więc może się okazać, że za chwilę będziemy mieli zakorkowane ścieżki rowerowe, tak na poważnie. I nikt nie osiągnie tam nawet 15 km na godzinę, więc to 25 to będzie zdecydowanie za dużo. Więc to jest generalnie ten nowy projekt jest dość rozsądny. Jedyna rzecz, która się pojawia, to taka, że o ile rowerzyści mogą korzystać z jezdni dla samochodu, która ma maksymalne ograniczenie do 50 km na godzinę, o tyle użytkownicy pojazdów elektrycznych nie będą mogli z takich jezdni korzystać, tylko z takich bardziej osiedlowych, które mają ograniczenie do 30. Co z jednej strony powinno uspokoić kierowców, bo na pojazdach elektrycznych bardzo często nastoletni chłopcy po prostu totalnie bez wyobraźni lecą gdzieś przed siebie. No ale z drugiej strony ci, którzy używają takich pojazdów jako środek transportu, bardzo często takie monocykle, koła, to jest w ogóle domena takich, myślę, że 40-letnich mężczyzn, którzy jeżdżą sobie do pracy i oni używają najczęściej. To jest taka najbardziej reprezentowana grupa wśród użytkowników tych kółek elektrycznych. No to oni pewnie są smutni z tego powodu, bo ich kółka mają po pierwsze super zasięg, tam do 70-80 km, po drugie rozpędzają się do 40-50 km na godzinę, więc pewnie woleliby móc korzystać z jezdni, a rzeczywiście oni jako taka grupa przestrzegają prawo. No ale też w każdej grupie może się pojawić grupa wariatów, więc to musi być w pewien sposób jakoś regulowane. Ty mówisz o tych monocyklach, to są takie, jak to wygląda? Takie że masz dwa koła? Koło? Nie, masz koło. I z dwóch stron stawiasz stopy. Tak, i to jest takie trudne do nauczenia się na początku, bo i na boki musisz łapać równowagę i przód tył. To jest trochę tak jak Segway, nie? Tak, tylko że właśnie tylko, tam się trzymasz, a tutaj się nie trzymasz i też tam są dwa koła, tu jest jedno pośrodku. Znaczy powiem ci, że z perspektywy kierowcy to jest jakieś szaleństwo. Ty mówisz o tym, co się dzieje na polu mokotowskim albo przy Mordorze, ale też ja jako kierowca łapię się na tym, że po prostu ja muszę mieć oczy dookoła głowy, do kwadratu, bo inaczej za chwilę, wiesz, chwila nieuwagi i ktoś we mnie wjedzie albo jakoś w kogoś wjadę, bo mi zaczyna brakować w ogóle wyobraźni, kto to może być, bo to wiadomo, piesi, inne samochody, skutery, motocykle, to na ulicy, tak. Ale potem skręcasz i masz ścieżkę i masz chodnik i tam zasuwają rowerzyści, słuchawki na uszach, hulajnogi po ścieżce i po chodniku i właśnie te, jak się nazywają te... Monocykle, tak. Monocykle i prawdopodobnie są jeszcze jakieś inne pojazdy, o których ja teraz nie wiem, na których też się można poruszać. One wcale nie jeżdżą wolno i zauważyłem, że chyba brakuje wyobraźni wielu użytkownikom. Znaczy oni sobie wyobrażają, że jak oni mają zielone, to mogą pruć. Tak. A kierowcy też ludzie i po prostu, wiesz, no, mogą nie zdążyć kogoś zauważyć. No nie jest tak? Ty jesteś kierowcą? Oczywiście, że jestem kierowcą i zawsze z początkiem wiosny mam ten problem, że muszę się przyzwyczaić do motocyklistów. No więc gdyby rzeczywiście wypuścić tych wszystkich ludzi na elektrykach, na te jezdnie, po których na co dzień się poruszamy samochodami, no to jeszcze musielibyśmy się przyzwyczajać do hulajnu, do deskorolek elektrycznych i do innych takich pojazdów. Z drugiej strony jest przykład Nowego Jorku, gdzie wszyscy jeżdżą jak chcą i jakoś sobie tam radzą, pewnie gorzej niż lepiej i po prostu bardziej się wyzywają, ale... Może to jest kwestia przyzwyczajenia, nie wiem. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia i też kwestia tego, że no my jednak, i to jest też chyba, ja to obserwuję, opowiadając o technologii, że ludzie bardzo nie lubią, jak zmienia się świat wokół nich, że naprawdę są mega oporni, a ten świat się zmienia coraz szybciej. I coraz bardziej to popycha ludzi w taką stronę, nie, my chcemy, żeby było tak jak było kiedyś. Naprawdę już nie, sorry, niech ktoś to zatrzyma, tylko że rozwoju nie da się zatrzymać. Ale bardzo się cieszę, dlatego że takie przepisy dotyczące pojazdów elektrycznych weszły, nawet jeżeli one są restrykcyjne według niektórych użytkowników, bo w mojej wyobraźni to wyglądało tak, że za chwilę po prostu władze odpowiedzą na potrzeby narodu, żeby wszystko to usunąć z ulic i niech sobie ludzie jeżdżą po podwórkach. Możemy przez chwilę porozmawiać o w ogóle motoryzacji? Proszę bardzo. Bo wiesz, mówimy o elektrykach, ale jest ta idea samochodów elektrycznych, i
pan premier Morawiecki jakiś czas temu też mówił o tym, że Polska będzie... Tam był poważny plan tego pojazdu elektrycznego. Ale coś nie... On bardzo długo powstawał ten plan chyba nadal jest w toku. Mm-hmm. No nie dobrze. Wiem, czy ktoś ogłosił, że już to nigdy nie powstanie, czy czekamy na ten moment. Tak czy inaczej, czy ty uważasz, że w tej sferze świat też będzie się tak szybko zmieniał, jak się zmienia w innych sferach? Mówimy o tym postępie, o zmianach. To znaczy, że szybko dojdziemy do samochodów elektrycznych? I czy to w ogóle jest ten kierunek? Bo niektórzy podważają tę ideę, mówiąc, że ona w gruncie rzeczy nie jest aż tak bardzo ekologiczna, jakby się wydawało, bo na przykład wiadomo, co robić z tymi akumulatorami, z tymi bateriami. No i skąd bierzemy prąd, to jest kolejna tak dalej. Tak. Tutaj jest jedna rzecz, o której mało osób wie. Jest tak duże zapotrzebowanie na ogniwa, na akumulatory, mówiąc w prosty sposób, że w tej chwili fabryki się z tym nie wyrabiają. Więc gdybyś na przykład założył sobie firmę, która produkuje duże albo małe pojazdy elektryczne, czy to są samochody, czy to są hulajnogi, czy rowery wspomagane elektrycznie, to prawdopodobnie czekałbyś kilka lat na to, aż jakaś fabryka gdzieś tam w Chinach, w Pakistanie, nie wiem, gdziekolwiek, wyprodukuje ci wystarczającą liczbę akumulatorów. Więc to jest pierwszy problem, że już mamy, już jest temat ogniw, których może zabraknąć w pewnym momencie. No druga rzecz to jest taka, że ludzie lubią samochody elektryczne. To jest trochę tak jak z moimi pojazdami elektrycznymi, że w momencie, kiedy wsiądziesz do pojazdu elektrycznego, dużego, do samochodu, to mówisz, o dobra, to jest fajne. To są te pojazdy, które można wypożyczyć elektryczne. To są inne samochody elektryczne, gdzieś tam kumpel da się przejechać, bo od 0 do 50 ten elektryk po prostu przyspiesza jak naprawdę sportowa benzyna. I to ludzi przekonuje. No to będę tym jeździł, bo to się fajnie tam wyprzedza innych w mieście. Pewnie na dłuższą metę nie będzie to najlepszym rozwiązaniem. Ale myślę, że elektryki tak, że elektryki będą tym rozwiązaniem, które będzie wypierać benzynę. Ja nie jestem fanem dużych pojazdów elektrycznych, szczerze mówiąc. Dużych nie jest? Nie w sensie samochodów? Samochodów nie jestem absolutnie fanem, bo ja na co dzień po mieście poruszam się deską elektryczną. Robię to dlatego, że mi to sprawia przyjemność, nie dlatego, że to jest wygodne. Deską elektryczną? Tak. Są takie? Tak. Deskorolka elektryczna, taki longboard po prostu. No dobra. Dłuższa deska, musisz wybrać wtedy bardziej płaskie ścieżki, chodnik jest nie najlepszym miejscem do jeżdżenia, kostka też nie najlepsza, więc naprawdę musisz kombinować, żeby dojechać w jakieś miejsce. A czy są na przykład wrotki elektryczne albo rolki elektryczne? Są, ale słabo się sprawdzają. Takie naprawdę nie polecałbym tego. Wiesz co, to miał być żart. Okazuje się, wydawało mi się, to jest niemożliwe. W technologii praktycznie o wszystko, o co zapytasz, odpowiedź brzmi tak, tylko może jeszcze nie będzie działać. Ale wróćmy do deski elektrycznej, którą jeździsz i... I musisz sobie wyrobić pewien nawyk, no bo ta deska ma zasięg 20 km. Więc jeżeli ja gdzieś jadę, to oczywiście ten zasięg się zmienia w zależności od tego, czy jadę szybciej, czy jadę wolniej, czy jadę pod górkę, czy jadę z górki. No, różne to są zmiany. Temperatura też wpływa na ogniwa. W zimie one się szybciej rozładowują, w takiej umiarkowanej temperaturze działają najlepiej. Mnóstwo takich zmiennych. No ja muszę sobie zaplanować, że jeżeli mam trasę po mieście, która ma tam powiedzmy 30 km, no to tu się muszę zatrzymać na godzinę, wypić kawę, podłączyć to do ładowania. No i dokładnie tak samo jest z samochodami elektrycznymi, którymi my w ostatnim odcinku naszego programu jechaliśmy z Warszawy do Gliwic i stawaliśmy, tylko jeden pojazd przejechał całą tę drogę, a dwa pozostałe ładowały się dwa razy na tej trasie. I to jest tak, że my sobie wcześniej zaplanowaliśmy, że to są te dwa miejsca, ale zastanawiałem się wtedy, co się stanie, kiedy w tym miejscu, do którego ja dojadę, będzie człowiek, który się ładuje, albo dwóch ludzi, bo tam były trzy kable, z czego dwa mogły działać jednocześnie, czyli ładować w tym samym czasie, a najkrótszy czas ładowania to jest godzina, 40 minut, tak do ładowania do jakiegoś, tak? Że ładujesz samochód tak, żeby miał te 120-150 km zasięgu. No to, na to ci schodzi 40 minut. Ale jeżeli dojedziesz tam i ktoś inny tam się ładuje, no to masz 40 minut, to nie jest przystanek na stacji benzynowej na hot doga na pewno. No tak, tak, nieco dłużej. Ale Tesla, zdaje się, mówi o tym, że w Stanach Zjednoczonych już tych punktów jest dużo więcej, w niektórych miastach, państwach w Europie, to ty wiesz najlepiej, już z tym jest dużo lepiej, to znaczy z tymi punktami do doładowywania, no i chyba pracują nad tym, żeby to trwało krócej, żeby to w ogóle wszystko miało sens. I te zasięgi, zdaje się, są większe, tak? Że te Tesla mogą już zrobić po, nie wiem, 700? Tak, to prawda, że te zasięgi są zdecydowanie większe. No jest jeszcze koncepcja, że wodór, że wiesz, że to no że nie do końca te ogniwa, które są, że można to zastąpić właśnie tymi rozwiązaniami. To tutaj polscy studenci też na tym polu starają się jakiś rozwiązań poszukiwać. My jesteśmy całkiem nieźli, jeżeli chodzi o te technologie elektryczne i około elektryczne na poziomie akademickim. Później to już jest inaczej, bo jednak większymi funduszami dysponują amerykańskie czy azjatyckie koncerny, ale na tym takim podstawowym, naukowym całkiem nieźle sobie radzimy koncepcyjnie.
No ale, ale wydaje mi się, że to nie jest ten, ten największy problem, że większy problem, który się pojawi, no to, to, to poruszanie się autonomiczne tych pojazdów. Bo no, zmiana tak naprawdę z benzyny na elektrykę tak. może wywołać takie lub inne efekty. I to, że będziemy się kłócić przy tym dystrybutorze prądu, okej, okay, ja tu bym pierwszy. Albo nie, bo będzie ich tak dużo, wiesz, że... Nie podejrzewam. Nie wierzę w to, że nagle po prostu powstanie, chyba że będzie jakiś olbrzymi program dofinansowania unijnego, że teraz i pojawi się mnóstwo ludzi, którzy są specjalistami od wykorzystywania funduszy unijnych i oni to postawią. To będzie działało. Świetnie by było. Ale nie wiem, czy tak będzie. Natomiast... Pojazdy autonomiczne. Powiedziałeś, tak. że to będzie prawdziwa rewolucja, tak? To będzie prawdziwa rewolucja, bo... I to też moi koledzy, którzy zajmują się motoryzacją, mówią otwarcie, że największym problemem i największą barierą przy rozwoju autonomicznych pojazdów jest człowiek. Gdyby wyeliminować nagle wszystkich kierowców i zostawić tylko autonomiczne pojazdy, to nie byłoby żadnego problemu. Mhm. Natomiast przewidzieć ruch kierowcy, no to nasz tak. mózg jest w stanie to ogarnąć i to też nie zawsze. Nie, ale serio, bo ja chciałem Ciebie zapytać o to, co myślisz o pojazdach autonomicznych i jaka jest ich przyszłość, jaka to jest perspektywa, bo no, mnie się wydaje, że to tak szybko nie pójdzie, że no właśnie, no choćby z tego powodu, o którym właśnie przed chwilą powiedziałeś. No. Jak ty myślisz, jaka to jest, znaczy ile czasu zajmie nam, żeby do tego dojść, jeśli w ogóle... Znaczy, jeżeli nie dojdzie do takiej rewolucji, kiedy rzeczywiście masy ludzi, którzy są wyłączone z tego rozwoju technologii, powiedzą nie, koniec, wracamy do dorożek, nie chcemy mieć w ogóle żadnych mechanicznych i zaawansowanych technologicznie pojazdów na ulicach, to myślę, że to jest tak, ja bym zaryzykował 15 lat. Ponieważ Tesla bardzo mocno rozwija pojazdy, znaczy swojego autopilota i na razie to jest taki, oczywiście no, nazywają to semi-autopilot, ale on za chwilę będzie naprawdę autopilotem. Oczywiście, że prasa nagłaśnia, czy też generalnie szeroko pojęte media nagłaśniają każdą historię, w której ktoś ginie w autonomicznym samochodzie. Tak. Więc to jest pewien problem, to był problem dla Ubera, który zresztą planuje niedługo te powietrzne taksówki, więc... To jest o tym nie rzecz. Słyszałem. O powietrznych taksówkach nie tak, słyszałem. No, wiesz, jeździmy wszyscy tutaj, mamy problem, no to może na górze zróbmy bałagan, skoro zrobiliśmy bałagan na dole. A w sensie helikopterami albo... Ich rozwiązania są różne. To jest temat na dłuższe dywagacje, no bo tak samo jak Amazon jakiś czas temu opowiadał o tym, że będą te drony dostarczały nam tak. paczki, no i to... Trwało. W tej chwili w Helsinkach rzeczywiście dronalnie Amazona dostarczają. No i też Amazon został wyprzedzony, bodaj przez Google'a. Nie chcę teraz skłamać, ale został wyprzedzony. Wyprzedzony w sprawie dostarczania przesyłek dronami. Natomiast to już się dzieje na tych mniej zurbanizowanych terenach. No i teraz mamy azjatycką firmę Yihang, która jakiś czas temu pokazała drony osobowe, czyli dron, do którego wsiadasz. I tam klikasz, chcę lecieć tu. On ma co prawda 20 minut zasięgu, więc lepiej, żebyś nie chciał lecieć daleko. No i lecisz sobie gdzieś. I oni od 2 lat opowiadali, że nad Dubajem takie taksówki będą latać. No i nikt nad Dubajem tych taksówek na razie nie zobaczył, ale przez cały czas na targach technologicznych wystawiają się te drony osobowe. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia naprawdę niedługiego czasu, kiedy no bo to jest tylko rzecz taka, że zamiast paczki wsadzasz człowieka. Który no pewnie jest dla nas jakąś większą wartością, ale na przykład w Azji już pewnie tak dużą wartością człowiek nie jest. Co ty chcesz powiedzieć? No, chcę powiedzieć, że Chiny mają inne podejście do jednostki niż Europa czy Stany. Czy chodzi o bezpieczeństwo, tak? No uda się, to się uda. Nie, no tak, też dobrze. Co zrobić? To musieliśmy poświęcić tam kilka żyć po prostu. Czasami przypominają mi się takie filmiki na przykład na YouTubie, czy gdzieś na Facebooku, czy zdjęcia pod takim hasłem, a kiedyś było tak fajnie. I tam są takie zdjęcia stare przypominające, że na rowerami jeździliśmy bez kasków, w samochodach niekoniecznie zapinaliśmy pasy i tak dalej. I wszystko było takie bardziej analogowe, spokojne. I myślę, że w podtekście tych filmików, czy tych zdjęć jest taka myśl ukryta, że właśnie to, o czym wspominałeś wcześniej, że może to wszystko idzie tak szybko, że człowiek nie nadąża i miewa tego dosyć. Ja czasami też tak mam, że mnie to przytłacza i najchętniej mi tak usiadł i włączył sobie gramofon i posłuchał płyty analogowej i się wyciszył. Czy myślisz, że
że jest tym właśnie takie szaleństwo i że ludzkość się może tym zmęczyć jakoś, że ludzie odpadną? Nie. No pytanie, czy wcześniej się zmęczymy, czy wcześniej wyginiemy, bo ostatnio czytałem artykuł, że w sumie to tak do 2050 chyba mamy czas. Znaczy są więc, różne obliczenia, że mówisz tak. W kontekście ocieplenia klimatu? Tak. A, no więc no. Myślę, że rozwijająca technologia jeszcze tam dołoży parę stopni i to szybciej pójdzie, więc może nie musimy się przejmować, trzeba korzystać z tego, że mam ostatnie. Nie, ale chodzi mi o to, że... Ja bym tam polatał jakimiś dronami sobie jeszcze. No ja wiem, bo ty jesteś, no. Bo ty to uwielbiasz, no, mhm. to ty, ale ja mówię o takim... Doskonale rozumiem, wiesz, co chodzi. Doskonale rozumiem, o czym mówisz, ponieważ ja sam używam na przykład nie najnowszego smartfona, bo uważam, że najnowszy smartfon oferuje mi więcej niż potrzebuję. Nie najnowszego komputera, mimo że mam tutaj najnowszy komputer, to używam poprzedniej generacji, bo moje potrzeby są tam. Czyli okay. Technologia wyprzedza nasze potrzeby. Rozmawiałem kiedyś z facetem, który zajmuje się AGD. Powiedział, że pralki, lodówki, zresztą wiesz, że można się do nich połączyć tam smartfonami, można wszystko, że one między sobą mogą gadać, no, wszystkie urządzenia tak. Domowe. No i one wyprzedzają potrzeby średniego konsumenta o 5 lat. W tej chwili, te produkty, które są. A biorąc pod uwagę, że to są centra rozwojów, które przygotowują kolejne produkty, to one za chwilę będą wyprzedzały nas jeszcze bardziej. Ale co znaczy, że wyprzedzają nas o te 5 lat, powiedzmy? Znaczy, że my jeszcze sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie te urządzenia dają możliwości i to nam jeszcze nie jest potrzebne? Czyli co, mówimy na przykład o takiej inteligencji urządzeń, AGD? Nie do końca mówimy o tej sztucznej inteligencji, bardziej mówimy o tym, że jeszcze nie potrzebujesz tego, żeby lodówka informowała cię, czego brakuje w lodówce, ponieważ możesz otworzyć drzwi. Tak. A więc to jest taka technologia nie do końca może potrzebna, że niekoniecznie ludzie sobie wyobrażają, gdzie chcieliby to wykorzystać. Oczywiście wiadomo, że jesteś w sklepie i lodówka wysyła ci wiadomość albo skanuje swoje wnętrze i słuchaj, jeszcze kup to, bo tego brakuje. Tak. W dalszej perspektywie pewnie widzę, że kupujesz kalafior, a tutaj wiesz, nie masz ziemniaków, więc może dorzuć, bo wiem, że lubisz ziemniakiem kalafior sobie jeść. No wiesz, to są takie absurdalne historie, ale rozwiązania tego typu gdzieś tam czekają. Tak, tylko pytanie właśnie po co? Ja ostatnio słyszałem o takim rozwiązaniu, które dotyczy pralki, że gdzieś już wymyślono taką pralkę, która ma sama segregować rzeczy, które do niej wrzucisz. Czyli wrzucasz wszystko jak leci, a ona ci tam wewnętrznie robi tę segregację. W jaki sposób, to tego nie wiem, ważąc, wąchając, mierząc, nie wiem, i pierze ci to tak w tym programie, który po tej selekcji, wiesz, nie znam dokładnie tego rozwiązania. No okej, okay, dobra, to ciekawe, pranie bywa uciążliwe i może to jakoś pomoże. Ja co prawda marzę o tym, żeby ktoś wynalazł taką zmywarkę, która zrobi to za mnie. To znaczy, że ja nie będę najpierw musiał myć naczyń, zanim wsadzę je do zmywarki i później później to urządzenie za mnie wyciągnie i poukłada. Okay. I od tego jesteśmy chyba dalej. Jest taka prosta sprawa, zmywarka, a tutaj nie widzę postępu jakiegoś, mimo że o nim marzę. Ale to tak na ale doskonale rozumiem takie marzenia, ponieważ rzeczywiście ten postęp pojawia się nie do końca tam, gdzie go tak. Potrzebujemy. I potem zadaniem speców od marketingu jest to, żeby zakomunikować tę naszą potrzebę. No. Jednak w tym kierunku, w którym się rozwinęliśmy, a to, o czym mówisz, jest dość trudne rzeczywiście do zrealizowania. Tak, a teraz jeśli chodzi o te telefony. Powiedziałeś, że używasz nie najnowszego iPhone'a. Tak, no tak. Ja używam iPhone'a, no dobra, przyznam się, 5S. No i super. No super, ale już są śmiechy, chichy. Już otoczenie reaguje alergicznie. Mówisz, co ty masz za telefon przed potopem? Naprawdę? Jak to wygląda? Co to w ogóle jest? To a jest wiesz, jeszcze że to jest tamten, telefon? To jest, jak to się mówi, jak to się nazywa ładnie? Socjolodzy mają na co? No, że to jest jakiś, co to jest? Mówisz o tym zjawisku, że... Tak, zjawisko, że po prostu wyszydzasz ludzi, którzy mają mniej zaawansowane produkty. No to jest chamstwo po prostu. A, to nazwałeś to profesjonalnie i bardzo dobrze. Nie, i to jest kupione zaledwie parę lat temu. I wszystko, i wszyscy próbują mnie zmusić do tego, żebym ja zmienił to urządzenie na dużo nowsze. I ja w końcu to zrobię ze względu, no z jakiś tam powodów, na przykład, tak, żeby już nie było takich nieprzyjemnych sytuacji. Ale w gruncie rzeczy ja tego nie potrzebuję, bo on mi wystarcza i ma odpowiednią, wiesz, wielkość, ja go dobrze znam i on jest spójny z moim Maciem, tak. Który też już wymaga wymiany. Boję się, że jak wymienię Maca na nowszego, to no już w ogóle wszystko się, wiesz, to już będę musiał wymienić tego iPhone'a, bo one nie będą współpracowały w odpowiedni sposób, bo są te update'y, wiesz, i tak dalej. No i to jest jakieś szaleństwo. I teraz do czego ja zmierzam? Powiedz mi, czy twoim zdaniem jest takie zjawisko, które polega na tym, że
producenci wstawiają gdzieś jakieś chipy albo coś takiego, żeby urządzenia nie były trwalsze niż ileś tam lat, żeby po prostu no, był obrót i żeby trzeba było kupować nowe. Były takie przypadki udokumentowane z telewizorami, robiła tak jedna z firm i została za to ukarana. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę tak, że oni próbują. Na pewno próbują. Tylko, że w tej chwili bardziej próbują robić to oprogramowaniem niż hardwarem, bo to jest łatwiejsze. Czyli tak naprawdę produkt, czy też twórca, tak jak twój iPhone 5S, nie ma już wsparcia dla najnowszego iOS-a, który został zapowiedziany tam jakiś czas temu. No to teraz producent stara się przekonać, że bez tego nowego upgrade'u oprogramowania to twój sprzęt jest do niczego się nie nadaje i musisz mieć nowy, lepszy i ten, który jest kompatybilny z nowym oprogramowaniem. I to jest sposób, w ten sposób oni napędzają. Oni nie muszą tego hardware'u wrzucać, wystarczy, że po prostu zrobią oprogramowanie, które nie jest kompatybilne ze starszymi modelami. No tak, no to jest, ale to jest szaleństwo jakieś. No. Oczywiście, że to jest szaleństwo. Co więcej, ludzie się stresują tym. Co więcej, technologia ma na to odpowiedź. Czyli na targach technologii coraz częściej znajdziesz produkty, które pomagają ci zasnąć. No bo smartfony, w które się gapimy, emitują niebieskie światło. Oczywiście teraz można sobie to zmienić, żeby był tak zwany night shift, żeby to światło było cieplejsze. I wtedy podobno lepiej reagujemy, łatwiej nam się zasypia. No ale większość osób jednak ma problem, bo się gapi do późnych godzin w ekrany, czy to komputera, czy smartfona, no więc ma problem ze śnięciem. Więc technologia wymyśla produkty, które pomagają ci w zasypianiu. Używamy social mediów. Ty jako osoba popularna pewnie dostajesz mnóstwo wiadomości. Przeciętny użytkownik social mediów i tak dostaje zbyt dużo wiadomości, jak na możliwości przetrawienia tego wszystkiego. W związku z czym jesteśmy zestresowani, w związku z czym technologia znowu proponuje nam różne sposoby relaksu. Czyli medytacja, monitorowanie oddechu, takie urządzenia, które masz na przykład poduszkę, która pozwala ci lepiej zasypiać, bo ją przytulasz i ona oddycha tak jak człowiek. I ty wtedy swój oddech dopasowujesz do tego, jak oddycha ta poduszka. A co ty o tym sądzisz, o takich gadżetach? Wiesz co, no to jest... Miałem taki moment, w którym niejednokrotnie pomyślałem sobie, to jest mi potrzebne. I potem sam przed sobą się trochę wstydziłem, bo rzeczywiście jest to bzdura. No, wystarczy zrobić trzy kroki wstecz i osiągnąć ten stan w sposób naturalny. Ale niektórzy, i ja myślę, że dopiero niedawno do tego doszedłem, że te trzy kroki wstecz warto zrobić, nie mają albo na to czasu, albo na to chęci, albo po prostu z jakiegoś powodu stwierdzają, hej, ja się świetnie czuję, no jeżeli jestem trochę za bardzo zestresowany, to założę raz dziennie na pół godziny te gogle, co mnie odstresowują i koniec. Tak, tak. I tak. To jest wszystko, to jest moja tabletka. Czyli nie sądzisz, że z różnego rodzaju technologiami, nowoczesnymi gadżetami, to jest trochę tak jak ze wszystkim w życiu. Znaczy, że są w porządku, o ile są używane z umiarem i w odpowiedniej dawce. Tak jak ze słodyczami. Nie mogę mówić o umiarze w temacie technologii no tak. W swoim przypadku. W twoim przypadku pewnie nie, ale czy ty jako ekspert mógłbyś powiedzieć, że... No bo mamy niebezpieczeństwa związane z uzależnieniem od tych technologii, co po prostu widać, słychać i czuć. Wystarczy rozejrzeć się po ulicach, a są miasta, w które na chodnikach robią zielone strzałki, żeby ci, którzy tak idą w stronę świateł, wiedzieli, gdzie mają iść i kiedy się mają zatrzymać. Tak. Bo to już po prostu staje się niebezpieczne. No i wszyscy siedzą w tych smartfonach. Nie muszę, nie znam najnowszych wyników badań dotyczących stopnia uzależnienia na przykład młodych Polaków od nowoczesnych technologii typu smartfony, ale na pewno jest takie zjawisko. No i teraz, czy ty to dostrzegasz i czy myślałeś o tym, że to jest naprawdę niebezpieczne i właściwie co powinno się mówić tym użytkownikom? Jak powinno się ich chronić przed tymi uzależnieniami? No, to jest bardzo trudny temat. No myślę, że to jest trochę tak, jak swego czasu elity nie interesowały się, co się dzieje z robotnikami. Tak, wydaje mi się, że teraz elity intelektualne nie do końca interesują się, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy są powiedzmy nieco niżej w tej strukturze społecznej. I ci, którzy są bystrzy, no wiesz, teraz tak naprawdę komfortem jest to, że nie masz smartfona. No to jest idealne. Ty nie nosisz smartfona, popatrz, bo po prostu ktoś za ciebie to załatwia i przekazuje ci na ucho tylko ważne informacje. No ale ile procent populacji w ogóle światowej może sobie na coś takiego pozwolić? Ja nie znam czegoś takiego. Ja spotykam czasami ludzi bardzo, bardzo, bardzo dobrze sytuowanych, którzy naprawdę mogliby nie nosić smartfona, bo ich asystenci robiliby to za nich albo w ogóle jakiś tam sztab, a i tak mają te smartfony.
wiesz, i pewnie mają kilka, znaczy mają dwa służbowe i jeden prywatny. No, ja sobie wyobrażam, że ci ludzie, którzy są prawdziwie bogaci, oprócz pieniędzy mają jeszcze mnóstwo czasu i rzeczywiście mogą wtedy nie korzystać z technologii. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że ci ludzie, którzy naprawdę interesują się swoim zdrowiem i tym, w jaki sposób technologia wpływa na ich codzienne życie, to są ludzie, którzy naprawdę nie dość, że są nieźle sytuowani, to jeszcze mają dużo wolnego czasu. Że taki przeciętny człowiek na co dzień nie może się od tej technologii do końca odciąć. Bo to jest okno na świat. No i często pojawiają się takie memy, że teraz ludzie siedzą z smartfonami, a wcześniej siedzieli z gazetami. I że to jest, no ale jednak umówmy się, że oni z gazetami po ulicy chyba nie szli, także wpadali na siebie nawzajem. Bo gdyby tak było, to jakieś dokumentacje by z tego były. No tak, to prawda. Raczej to było mniej niebezpieczne. Myślę, że można raczej nie tyle przed gazetami, chociaż to też, co przed telewizorami, że no tak, teraz mniej osób siedzi przed telewizorami. Ale wiesz, ja widzę, w ogóle nie oglądam telewizji, ale widzę pewne przewagi oglądania telewizji, przewagi nad siedzeniem w smartfonach, czy w tabletach, czy w komputerach. I jakie to są przewagi? No takie, że jak oglądasz telewizję, na przykład mecz albo jakieś wydarzenie, to być może robisz to na kanapie razem z rodziną. Jest to sytuacja towarzyska, społeczna. Możecie porozmawiać ze sobą, a kiedy siedzisz w swoim smartfonie, to siedzisz na ogół sam, zamykasz się w tym świecie, albo kiedy siedzisz przy komputerze, zamykasz drzwi, jesteś sam w tym pomieszczeniu i tam grasz w te gry, albo wiesz, różne rzeczy. No demonizujesz trochę. No nie trochę jest demonizujesz, bo no. nowoczesna technologia, jeżeli chodzi o telewizję, to Netflix i ludzie oglądają to raczej w parach. Co ciekawe, twój program na YouTubie i pewnie mógłbyś o to zapytać swoich widzów, prawdopodobnie ludzie też oglądają w parach, bo mój program, który jest stricte technologiczny i mam wśród publiczności 90% facetów, oglądają kobiety, które są de facto ukrytymi widzkami, bo ten facet ogląda, ona mówi, co tam oglądasz? No Jezu, no dobra, to już pooglądam z tobą. Więc wydaje mi się, że te zachowania społeczne mimo wszystko zostały w jakiś sposób zachowane, że to nie jest tak, że ludzie dostali smartfony i nagle się przestali do siebie odzywać w życiu normalnym. Wręcz wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką sinusoidą, gdzie pojawił się tam najpierw nasza klasa, później Facebook i pojawił się taki moment, kiedy wszyscy jesteśmy w domu przed swoim komputerem, zamykamy się, bo tam, żeby żona nie zobaczyła, że godam z taką miłością z podstawówki, to nam sobie wiadomo, ale teraz te wszystkie aplikacje zachęcają cię do tego, żeby wyjść jednak i porozmawiać z innymi ludźmi w życiu rzeczywistym. To trochę przyspiesza. No to jest o jakich aplikacjach mówisz na przykład? No Tinder na przykład. Nie możesz w nieskończoność sobie, wiesz, przesuwać w lewo i w prawo. Musisz się w końcu z tą kobietą czy z tym facetem spotkać. Nie? Do tego to służy. No tak, to cię ma zachęcić do tego, żebyś poszedł na randkę. To jest chyba wyjątek potwierdzający reguły. Ja widzę coś innego, wiesz, Kuba, naprawdę. Ja widzę to zagrożenie. Dobra, drugi przykład. Grupy na Facebooku. Jesteś częścią grup na Facebooku? No to oczywiście. Jesteś w jakiejś grupie na Facebooku, jakiś tam fan. Tak, okej, oczywiście. Masz kilka takich grup, w których jesteś aktywnym członkiem. Tak. No i na przykład jest taka grupa, w której zbierają się ludzie, którzy jeżdżą na pojazdach elektrycznych. No i na tej grupie się umawiają, słuchajcie, w niedzielę tam o 20 jedziemy sobie na bulwary. No i się spotykają fizycznie. Znaczy to nie jest tak, że każdy sobie w domu siedzi na fotelu i pod nogami ma deskę i mówi bzz, bzz. Nie, po prostu oni naprawdę spotykają. To są optymistyczne informacje, to co do mnie mówisz. Chciałbym je w ramach równowagi tutaj wierzę podać. Wierzę w to, ale jednocześnie przyznasz, że kiedy jedziesz, nie wiem, autobusem, znaczy, prawda, czy pociągiem, czy kiedy idziesz na przykład do jakiejś kawiarni czy restauracji, to zdarza się bardzo często widzieć taką sytuację. Siedzi para, albo siedzi kilka osób przy stole. No i normalnie to ludzie powinni rozmawiać. A oni nie rozmawiają. Oni siedzą każdy w swoim smartfonie. Być może do siebie wysyłają SMS-y albo na Messengerze, wiesz, wiadomości. I jest taka cisza i każdy siedzi w tym. I mało tego, nie ma poczucia skrępowania. Znaczy już nie ma tej świadomości, że tak nie powinno być. Jasne. W ogóle już dystansu nie ma do takiej sytuacji. No nie powiesz mi, że nie widzisz tego. Nie denerwuj mnie, Kuba. Dobra, ale z drugiej strony wyobraź sobie, bo ty jesteś osobą, która jest otwarta i gdziekolwiek nie pójdzie, to nawiąże kontakt bezpośredni z innymi ludźmi, a są ludzie i wydaje mi się, że zanim technologia była tak dalece rozwinięta, jak jest teraz, byli nieśmiali. Wchodzili na imprezę, podpierali ściany.
No i teraz ta osoba, która normalnie podpierałaby ścianę i wszyscy mówią, patrz, ten tam nawet się do nikogo nie odezwie, ma smartfon. I mówi, ja wcale nie podpieram ściany, ja sobie tutaj sprawiam coś w smartfonie, jestem bardzo zainteresowany. Więc możesz zamaskować swoją nieśmiałość tą drogą. Możesz udawać, że tak naprawdę wcale nie jesteś nieśmiały, tylko nie interesuje cię otoczenie. Więc na twoją wadę tej sytuacji chciałbym odpowiedzieć przynajmniej jedną taką zaletę. Tak, i taką ty powiedziałeś, że to jest zaleta, dla mnie to jest wada, bo ja bym wolał, żeby ten człowiek wszedł i spróbował szukać jakiejś swojej szansy. On by nie próbował, on by stał pod tą ścianą i po prostu nic by się nie wydarzyło. Może w końcu komuś by się zrobiło szkoda tej osoby. I tu jestem w stanie skłonić się do tego twojego mechanizmu. Okay. Ale są też takie miejsca, gdzie ta technologia, oczywiście, że to jest jak ze wszystkim, no nie jesteśmy w stanie, wydaje mi się, że jesteśmy taki, na takim etapie rozwoju, że nie jesteśmy w stanie tego używać w sposób rozsądny, ale gdyby technologię połączyć z polityką, trudny temat, ale wydaje mi się, że powiązania są bardzo istotne, to mamy do czynienia z tym, że ta technologia zacznie zwalniać w pewnym momencie. Czyli moim zdaniem to, że coraz więcej ruchów konserwatywnych pojawia się w Europie, że ta idea liberalnych społeczeństw jest trochę w odwrocie, jest wynikiem tego, że bardzo mocno rozpędzamy się technologicznie i mnóstwo ludzi mówi, nie, ja chcę, żeby było tak, jak było kiedyś. Ja chcę, żeby po prostu był jeden facet, który trzyma wszystkich za mordę. Ja chcę, żeby po prostu było wszystko poukładane, chcę mieć swoje zasady. Nie chcę, żeby ktoś nagle wymyślił jakąś technologię, która sprawi, że on będzie ode mnie lepszy i on mnie tutaj wyprzedzi. Niech wszyscy będą równi. Tak, tak. I niech będzie to się wpisuje w takie w taką konserwatywną postawę, dokładnie, twoim zdaniem. I ta konserwatywna postawa jest odpowiedzią, moim zdaniem, na agresywny rozwój technologii, który wyklucza ludzi, którzy nie mają dostępu do tej technologii, którzy są często biedniejsi, mniej wykształceni. Możemy mieć, jakby, jeżeli jesteś niewykształcony, no to wiadomo, że masz jakiś tam dostęp do technologii, ale nie korzystasz w pełni z jej możliwości. Więc to jest super zależne. I to jest rzecz, ciekawe, której nie biorą pod uwagę wszystkie koncerny, które napędzają młodych ludzi. Ej, słuchaj, ciśnij tam, dawaj. Oczywiście na kontrze można postawić Chiny, które w tym swoim zamordystycznym systemie rozwijają się tak, że są teraz większą potęgą niż Stany Zjednoczone. Ale tam młodzi ludzie mówią, którzy mieszkają w Chinach, na przykład Polacy, mówią, że to świetnie, że za mordę się trzyma tam tych Chińczyków, bo inaczej to oni by tam po prostu byłby chaos. Że dobry jest taki system. To już poszliśmy w... To ciekawe, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Poszliśmy trochę gdzieś obok tematu, chociaż to jest jakoś tam związane, ale... No. Poszedłem tam, ponieważ przygotowuję się do wyjazdu do Chin. Pod kątem takiego dokumentu, jak technologia wpływa na ludzkie życie. I rzeczywiście Chińczycy są za wielką ścianą. Na razie mogę to mówić tylko z tego, co wyczytałem i dowiedziałem się. Być może tam będąc zmienię zupełnie zdanie na ten temat. Ale to jest zupełnie inny świat i to dyktowany przez rozwój technologii, ale wiesz, ale no, wydaje mi się też, że tak jak kiedyś te wielcy dowódcy chcieli iść na wojnę, tak teraz wielkie mocarstwa wcale nie chcą iść na wojnę. Popatrz, jest walka o to, kto będzie budował sieć 5G i o to się tak naprawdę... To jest ta wojna. Tak, to jest wojna, sieć 5G, że Chińczycy ją zrobią w Niemczech, ale w Ameryce już będzie problem, teraz Amerykanie muszą namówić Niemców, żeby zrezygnowali, ale to nie jest takie wszystko proste. Tak, znaczy myślisz, że wprowadzenie takich rzeczy jak 5G to jest wielka polityka, wielki biznes i to się... I olbrzymie wpływy. No właśnie, i to nie jest takie hop-siup zero-jedynkowe. Musi się dużo rzeczy ze sobą poukładać, i żeby to mogło działać, tak? Tak mi się wydaje i wydaje mi się, że w tym Chińczycy są naprawdę świetni. Ja mam od dawna taką teorię, że Chińczycy nas wykupią, że po prostu wiesz, że przyjadą tutaj i będziemy ich niewolnikami. Myślę, że to jest kwestia może nie tak bliska jak autonomiczne samochody, ale nie aż tak daleka. Czyli tamto mówiłeś 15 lat, czyli co z 20 lat mniej więcej. 20, w Wielkiej Brytanii dzieci uczą się chińskiego w szkołach. No to coś oznacza, a Brytyjczycy to są ludzie, którzy myślą przyszłościowo. A jak tego nie powiedziałeś w kontekście Brexitu teraz? Nie. Przepraszam, masz rację, można tutaj kontrargument wystawić. Powiedz mi, a z Chin zrobisz jakiś film, rozumiem? Tak, oczywiście. Nie jeden pewnie. Nie jeden, co prawda nie wszystkie pojawią się na kanale YouTube'owym, bo... Ta nowa technologia daje nam możliwości robienia różnych rzeczy, ale jednak finansują nadal mocniej starsze media. Czyli jeżeli dokument, to dokument idzie do telewizji. Natomiast mam nadzieję, że podzielę się również z widzami swojego kanału różnymi nowinkami z Chin. Kuba, bardzo ci dziękuję w ogóle za tę rozmowę. Ja bym mógł z tobą godzinami rozmawiać, bo te tematy są niesłychanie interesujące. Byłbym ciekaw twojej opinii na temat sztucznej inteligencji i tego wszystkiego, co... Ale to jest bardzo szeroki temat, może na jakieś oddzielne spotkanie. Teraz cię chciałem zapytać, czy ostatnio trafiłeś na jakiś gadżet, na jakiś produkt,
przecież masz z nimi do czynienia bez przerwy, który ciebie zszokował, zrobił wyjątkowe wrażenie, dobre lub złe, ale że był w jakiś sposób wyjątkowy. Było coś takiego? Tak, to była poduszka, która macha ogonem. Tak. I to Japończycy wymyślili. Mhm. Japończycy stwierdzili, że samotne kobiety w Japonii nie mogą sobie pozwolić na to, żeby trzymać zwierzaka, no bo wiesz, one tam wyjdą na dwa dni na przykład, nie wrócą, a zwierzak umrze. No ale ta bliskość zwierzaka sprawia, że czujemy się lepiej, mniej zestresowani. Więc możesz mieć taką poduszkę i głaszczesz ją, w zależności od tego, w jaki sposób ją głaszczesz, no to ona inaczej macha tym ogonem. I to jest taki produkt, i takich produktów jest wiele. Ale to japońskie mówisz? Japońskie. Japończycy są naprawdę w tym względzie, oni do każdego dziwactwa są w stanie dopasować technologię. Więc jeżeli potrzebujesz czegoś... Niesłychane, może niepotrzebnie mówimy o tym, że to dziwactwa. Niedawno media pisały o jakimś panu, który rozstał się z żoną, z rodziną w ogóle i zamieszkał z lalką. Tak. Nie pamiętam teraz tylko, że była to lalka dmuchana, czy jakaś po prostu lalka, ale no nie z człowiekiem, tylko z czymś takim. Myślę, że to jest realna przyszłość, że sztuczna inteligencja... Nasza? Nasza, oczywiście. Że będziemy mieszkać z lalkami. No ile, im starszy, przynajmniej ja im starszy jestem, tym trudniej mi się dogadać z potencjalnymi partnerkami. A jak sobie zaprogramujesz sztuczną inteligencję, żeby cię nie irytowała, albo irytowała w takim stopniu, żeby cię pobudzała, ale jednak wiesz, nie doprowadzała do sytuacji skrajnej, w których jesteś po prostu niezadowolony, nieszczęśliwy, no to masz odpowiedź na super życie. A jeszcze jak ona będzie, wiesz, świetna imitacja skóry, świetna imitacja różnych rzeczy, głos, sztuczna inteligencja świetnie potrafi operować ludzkim głosem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z tej perspektywy może za 10 lat ludzie się będą dziwili, o co nam chodziło, że facet zamieszkał z lalką, przecież to normalne. Szanowni Państwo, moim gościem był nietuzinkowy człowiek, twórca kanału Tech Show. Wiesz, za każdym razem, kiedy myślę o tym kanale, o tym cyklu, to... To cykl jest, bo kanał się nazywa prostu megalomańsko, tak jak ja. No tak, źle powiedziałem. Ale przepraszam, nie ma sprawy. A więc cyklu Tech Show to pierwsza rzecz, jak zawsze jestem na granicy powiedzenia teleshow. Coś mi siedzi z tą telewizją, że widzę show, to myślę tele, a nie tech. Muszę sobie to poprzestawiać w głowie, bo to bez sensu przecież. Ale tak. Stamtąd wszyscy jesteśmy. To też prawda. A dokąd pójdziemy, to nie wiadomo. Trochę o tym rozmawialiśmy. Kuba Klawiter był moim gościem. Bardzo dziękuję. I bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia, do kolejnego spotkania kiedyś. Koniecznie. Będę się zgłaszał do Ciebie. I vice versa. Dziękuję bardzo.